Dzisiaj wystąpi dla Państwa ekstremalna grupa teatralna razem z grupą wokalną działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście. Dwa słowa o tym, kto dzisiaj przed Państwem zagra Jasełka. Aktorska wędrówka grupy teatralnej rozpoczęła się w 2006 roku. Wówczas uczniowie szkoły podstawowej w Bereście przygotowali przedstawienie właśnie bożonarodzeniowe. Inscenizacja odbyła się najpierw w szkole, potem w kościele w Bereście. I tak przygoda z teatrem trwa do dzisiaj. Grupa ma na koncie wiele występów oraz sukcesów w różnego typu przeglądach i konkursach, między innymi kilka nagród Grand Prix, przeglądu artystycznego dorobku dzieci i młodzieży PADIM, czy nagrody specjalne również tegoż przeglądu. Zespół działa i występuje pod patronatem Centrum Kultury w Krynicy Zdroju, który jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Od wielu lat z pasją do teatru dzieci i młodzież z terenu naszej gminy zaraża nauczyciel Mariusz Kłapacz, który jest również reżyserem. Współczesne Jasełka, jakie zobaczymy w wykonaniu ekstremalnej grupy teatralnej z Berestu i grupy wokalnej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście, są zabawną powieścią o walce dobra ze złem. Jak to w takiej sztuce bywa, treści poważne przeplatają się z lekkimi i wesołymi. Najważniejsze jest jednak przesłanie, że w każdym człowieku są pokłady dobra. Zawsze jest na to dobra pora, aby te pokłady się okazały, ale szczególnie wtedy, kiedy rodzi się Chrystus. Czy dzieciom w pewnej szkole uda się zrealizować przedstawienie bożonarodzeniowe? Czy dobro zwycięży, a zło zostanie ukarane? Tego nie wiemy. Ale możemy się dowiedzieć, oglądając sztukę teatralną w wykonaniu dzieci i młodzieży z Berestu. Serdecznie zapraszamy. Gorące brawa dla dzieci.
sroczek, kolejne jasełka. Choć może jasełka to nazwa zbyt wielka. Opowieść o niebie, o piekle, o świętach, o tym, co ważne, co trzeba pamiętać. Jak zwykle fantazji nam tu nie brakuje i nieco dowcipu też się tu znajduje. Lecz serce włożyliśmy w to oraz pracę, więc Bogu dajemy jak dar granie nasze. Mamy nadzieję, że miłemu będzie, niech jego cześć słynie zawsze i wszędzie. A teraz pora akt pierwszy zaczynać, bo czas upłynie, nim spotka nas finał. W tym akcie do nieba na chwilę zajrzymy, anioł stróżów i pracy ujrzymy. I o co tu chodzi, wnet jasne się stanie, więc cóż, oglądajcie panowie i panie. Święta, święta, radości tyle w nas. Święta, święta, dwojgę ubrać czas. A jak tam, kolego, drodzy politycy? A weź ty, u nich ciągle stan wojny. Przegrana sprawa, jak do tej pory. No, bo to ciągle nowe wybory. Ech, politycy, sprawa diabelska. Niewiele zdziała nawet misja anielska. O, czekaj, czekaj. Nowe zjedzenie. Kogoś trzeba na ziemię? Ciekawe, co tam? Znów szatan kusi? Może ktoś dobro wyświadczyć musi? O, to dziecko nie chce zjeść kaszy, strasznie grymasi i ciągle płacze. Mama się wnerwia, tata się wkurza, zaraz będzie tam niezła burza. Widział uliczny tłum, szczęśliwe dzieci, wokół choinek blask, prezentów czas. Zgubiony w środku dnia, pośród zamieci, czekał na jakiś cud na niebie. Jest świetny, wygodny i komfortowy. Kiedy nas trzeba, system filtruje. Jak ważne, zaraz informuje. Jeden SMS, jedno zlecenie. Zasięg jest wszędzie. Internet, te nie. Czyli się sprawdza, to dzięki Bogu. No świetny pomysł. O, czyżże znowu? Hej, patrz, nietypowe. Katecheta nam zachorował. No tak, zespół szkół wie, w którym miejscu. Musimy posłać im tam zastępstwo. Poważna sprawa, jasełka grają i reżysera nagle nie mają. Ostatnie próby, poważna sprawa. Widzę, że zmienia im się obsada. Ty zachorował, dzieci czekają. No, to faktycznie tam problem mają. Pan Bóg popiera bardzo jasełka, bo wychowawcza, moc jest z nich wielka. Lecz kogo posłać tam do nich na ziemię? No, nie mam kogo. Ja tutaj być muszę. Przecież z dyżuru się stąd nie ruszę. A może ty byś, Michale, mi pomógł? Wszak aż dziś wolne. Nudno tak w domu. Co? Ja do szkoły? Weź się postukaj, kogo innego lepiej poszukaj. Ja się nadaję do wojowania, a nie do szkoły i nauczania. No to się właśnie świetnie nadajesz. To jest szkół zespół. Dzięki, zostaję. No wiesz, tam są mali i trochę starsi. No wiesz, podstawówka. Trochę pomożesz, trochę podpowiesz. Toż cel chwalebny. Więc gdzie ta szkoła?
szkoła? Tutaj, pestka tam dla anioła, w szkół zespół. Piekło z czystcem! Nie mam zasłówka! Dobra, nieważne. Skoro mam lecieć, to że tutaj nie będę czekał. Co tam mam zrobić? Masz mieć jasełka. Robota przecie dla ciebie niewielka. A w wyglądzie będziesz ich katechetą. Pięknie! Już wolałbym być kobietą! No dobra, lecę. Cóż, obiecałem, że też przegrałem. To tu pewna szkoła, areną się stanie. Zmagania sił dobra z podstępem szatana. Nie trudno jest zgadnąć, że dobro zwycięży, bo wszystkie jasełka są wszak z happy endem. Lecz nudno na pewno nikomu nie będzie, więc budźcie tamtego, co śpi w czwartym rzędzie. Jest pan wreszcie, panie kolego. Pragnę przypomnieć, że tu nie niebo. Choć pan jasełka przygotowuje, lecz punktualność obowiązuje. Tak, oczywiście. A wolno spytać, z kim mam przyjemność? Pan
coś wypił? Ty dyrektora pan nie poznajesz? Coś niekoniecznie mi się wydaje. Ojciec dyrektor to z pana nie jest. Lecz będę wiedział wnet. Mam nadzieję. Pan dziś na pewno dobrze się czuje. Uśmiech! Plan awaryjny realizuje. Co to za typek, zapytam chyba. Dobrze, że wziąłem czas powstrzymywać. Rafał, cześć stary, przesyłam fotę. Możesz mi sprawdzić tego niecnotę. Czepia się, chyba zna katechetę. A, to szef szkoły? Dyrektor Mietek? Co mówisz? System ma informację, że z piekłem poszedł w kolaborację. Więc chcesz powiedzieć, agent piekiełka. A miały być to proste jasełka. Dobra, zobaczę, o co z tym chodzi. Tymczasem dzięki. Znów włączam obiekt. O, pan dyrektor, lecę na próbę. Czy coś się stało, że mnie pan szukał? Słuchaj pan, próby idą za wolno. Zaczynam być już wręcz niespokojny. Czy pan się zdąży wyrobić ze wszystkim? Tak, to oczywiste. Wiesz, że może być u nas premier. Znaczy się, gdzie? No na przedstawieniu. Ja już mówiłem, coś z panem nie tak? Jednak więc działam, nie będę zwlekał. Ilu gra uczniów w tym przedstawieniu? Uśmiech, proszę! Rafał, posłuchaj, nic nie pojmuję. Ilu gra uczniów i jaki premier? Co? Że też nie wiesz? No piękna sprawa. Widzę, że misja niezbyt łatwawa. Uczniów gra sporo. Wie pan, dwie szkoły. Święta rodzina, diabły, anioły. Trochę się zbierze. Dużo być musi, by widział premier. Dzisiaj na próbę trzech przyprowadzę i wykorzystać ich dobrze radzę. Trzeba się wyrobić też się z próbami. Pan WF-ista pomoże panu. Pan WF-ista? Niby do czego? Nikt na 100 metrów nie będzie biegał. Ja dyskutować panu nie radzę. W końcu w tej szkole to ja mam władzę. No dobra, niech pan mięśniak przybierzy. Lecz mam pytanie, co z tym premierem? Naprawdę ma pan coś dzisiaj z głową? To nawet dzieci powiedzieć mogą. Może się zdarzyć, że sam premier będzie oglądał to przedstawienie. A teraz żegnam. Niech pan pamięta, że oni przyjdą. Będę pamiętał. Rafał, posłuchaj, ja nie żartuję. Sam premier tutaj przybyć planuje. Na te jasełka? Toż niemożliwe. A, masz ty rację. Temat chwytliwy. Będę na próbie, w sali, u dzieci. Pracuję w szkole. Na co mi przyszło? Czy ja musiałem upaść tak nisko? W górze. Dowodzę wszak zastępami. A tu, mam może rację, z bachorkami? No trudno. Jezus, dlaczego nie wiem? Też chciał być kiedyś nauczycielem, tylko że on chciał, a ja z musu idę. Prawie to samo robi różnicę. Dziś wysłałam znów do ciebie kilka słów, coś jakby list. Przed świętami mam nadzieję, zechcesz odpowiedzieć mi. Tak mówili mi od lat.
czego zacząć. Trzymam się planu. Kochane dzieci, więc dziś ćwiczymy. Tak, słucham? O, proszę pana, bo Wojtek mi ciągnął za włosy. Nieprawda, sama zaczęła. A on mi połamał ołówek. Proszę pana, bo ja się nie nauczyłam roli. A Marek mówi, że dobrze, że gram Heroda, bo jestem głupi. Dzieci, przestańcie, ja oszaleję. Na Boga, co się w tej szkole dzieje? Czy wy musicie mówić tak chórem? Jak ktoś chce mówić, to ręka w górę. No, proszę bardzo, od razu lepiej. No, proszę. Można do toalety? Gdzie? A, wiem, już jasne. Ludzie tam muszą. Dziwne to trochę. No dobra, ruszaj. Dobra, słuchajcie, czasu nie mamy, później pytania, na razie gramy. Więc od początku. Czy coś cię boli? Bo proszę pana, ja się nie nauczyłam roli. Uuu, to niedobrze. Jaką masz rolę? Jestem owieczką. No ja chromolę. Tekst twój więc chyba nie jest zbyt długi. Ja proszę pana jedno me mówię. To się nauczysz, no nie ma biedy. Ja umiem mówić, lecz nie wiem kiedy. Dobra, nieważne, czasu nie mamy. Więc od początku, już proszę, gramy. Za oknami już zima, w oknach choinek blask. Co zostało za nami, co przyniesie nam czas? Dziecko patrzy na niebo, czeka na pierwszą z gwiazd. Jaka droga przed nami, dokąd zaniesie nas? To jedno miejsce przy stole, jedno miejsce dla wielu z was. W ręku trzymasz biały opłatek, który to już raz. Zaraz, chwileczkę, to jakieś bzdury. Kto wam dał taki scenariusz, głupi? No, pan kazał się nam tego nauczyć. Ja wam kazałem? A, prawda, właśnie. Bo tego zaszły tu pewne zmiany. Nie tak się zrodził nasz pan nad pany. To jak to było? Niech pan opowie. Nie wstaj, nie zrodził się Bóg człowiek. To była grota, no w skale wnęka. Chroniły się tam często zwierzęta. O śniegu? Nikt tam nie słyszał nigdy. A święty Józef, mężczyzna silny. Gdzie mu do starców, dzieci kochane? Ale tak jest napisane. No nie, kochani. To trzeba zmienić. Co jest dalej jeszcze w tej scenie? Dzień dobry. O, pan dyrektor do nas zawitał. To jest pan Wacek, jakby kto pytał. Od dziś uczy u nas WF-u, bo mocne ciało jest warte grzechu. Dzień dobry, mamo. Co słychać, tato? Jak wasze sprawy, jak zdrowie? Dzieciaki, nie bać się, wszystkie pod ścianę. Spokojnie, nic złego się nie stanie. Ej, hola hola, doszły nas wieści, że nas wystawiasz. Ponoć u diabłów trochę dorabiasz. Znaczy ja... nie tego. Powiadomiłem niebiańską izbę skarbową. Jutro kontrolę masz szczegółową. Jezu, jak wyjdzie to z tym covidem, sama się chyba położę w grobie. Czekaj, i tak już masz te kłopoty. Może spojrzymy łaskawym okiem. Jak tam u ciebie dziś z limitami? Za
zasadzie pełne. A czy ten tu dyrektor to okaz zdrowia? A gdzież tam? To ateistaj grzesznik. A tak, chyba już czas na niego. Lecę, do zobaczenia jutro, kolego, pa! A co z tymi jeszcze zrobimy? Wiesz, myślę, że wolno i wypuścimy. Żartujesz chyba! Właśnie, że wcale. Lucyfer zemści się doskonale. Dwóch swoich przecież dzisiaj stracili, a tutaj także wszystko skrzanili. Jasne. Nie trzeba tłumaczyć dłużej. Nie chciałbym teraz być w ich skórze. Na wszystkie piekła, aleśmy wpadli! Co? My są nas teraz wszyscy diabli. Pa, pa! Nad morzami, których nie ma dna, nad górami, gdzie jedynie mgła, po bezrożach, aż po świata kres, radość i śmiech zamiast łez. W niebie ciasno, tyle wzeszło gwiazd, przez naszą ziemię, przez wszystkie wieki, tam do Betlejem. Cud to prawdziwy, lecz aniołowie czasu granicy nie mają sobie. Tam w Grocie Świętej ujrzeli dziecię, oddali pokłon temu, co w świecie. Stał się człowiekiem, chociaż był Bogiem. Potem ruszyli w powrotną drogę. Wszystko widzieli, zapamiętali, jak jasełka potem zagrali. Anioły też na występie były, choć niewidzialne, aż się wzruszyły. Ludzie mówili, że dzieci grały, jakby wszystko same widziały. Tylko nie kątek był katecheta i ciągle mruczał, to było nie tak. Nikogo z ważnych wówczas nie było, lecz serca dzieci coś się zrodziło. I nikt nie wiedział, że po przemierze uklękli wszyscy modląco się szczerze. I razem Bogu podziękowali za to, co sami wszak oglądali. Anioły z nimi też poklękały i wspólnie chwałę Bogu oddali. Potem normalnie na co dzień żyły. Bawiły się, śmiały, trochę uczyły. Lecz Boga częściej też wspominały i zawsze sercem nieba czekały. I my musimy zdążyć do nieba. Myśleć nam więcej o Bogu trzeba. Szczeć się grzechu, co niesie zgubę. Tak dojdziemy, jak będziemy się kierować sercem i rozumem. To było prawdziwe w nas, ta wiara w ten świat. Jak w filmie sprzed wielu lat, nim zapruszył go czas. Rozstania, powroty, szukanie swych szans. A smutki, tęsknoty nie dawały nam spać. Od kiedy pamiętam, byliśmy jak pieśń. Na co dzień od święta nie podzielił nas nikt. Znów zaśpiewamy kolędę, jak zatrzymał się czas. Ja obok ciebie stać będę, księżyc poproszę. Tak jak źródło kryniczanki
tak moje serce bije dla Krynicy.